Udało się! Ćwierćfinałowa klątwa siatkarzy w końcu przełamana. A ja wybrałem się pod samą halę, by zapytać naszych kibiców o wrażenia. Dreszcze, dreszcze, jeszcze raz dreszcze. Miał pan dreszcze na takim meczu? Tak dobrze grali? Nie, no ale bardzo dobrze właśnie, ale takie wielkie emocje pozytywne. Także jestem no szczęśliwy bardzo. Co się pani najbardziej dzisiaj podobało w tym meczu? No oczywiście wygrana przede wszystkim. A coś szczególnego zapamiętaliście? Nie wiem, może jakiś zawodnik dobrze zagrał? Fornal. Bardzo dobrze dzisiaj tutaj atakował i serwował, także wielkie brawa dla niego. Siatkarze mogą zdobyć medal na tych mistrzostwach? No ja myślę, że tak, bo tu przyjechaliśmy, tak? I dopingujemy. Kiedy ostatni raz tak rano pan wstawał na mecz? Tak rano wstawałem parę dni temu na Polska-Brazylia. O, to dobry zawodnik się trafił. Tak jest, proste. No co, no bardzo się cieszymy, jest półfinał, klątwa przełamana, przypilnowane, bo już tu kilka naszych nadziei medalowych mieliśmy okazji przypilnować na miejscu, no i co, no i czekamy na półfinał i nic mniej niż złoto. Jedno z najważniejszych rzeczy na tych igrzyskach, ten dzisiejszy mecz. Mogą przegrać półfinał, to jest... No wiadomo, wszyscy im życzymy złota i jak najlepszego rezultatu, ale to dzisiaj było bardzo ważne. Bardzo ważne dla wszystkich kibiców siatkówki w Polsce. Taka ulga. Zdecydowanie, zdecydowanie. Ja się popłakałem. Naprawdę? Ja jestem wzruszony po prostu, bo po 20 latach miałem okazję zobaczyć wreszcie przełamanie nasze w ćwierćfinale. A dlaczego jesteśmy tacy dobrzy w siatkówkę? Jaki jest klucz do sukcesu? No bo Polska jest od wielu lat bardzo dobra. No wie pan, siatkówka jest jedną z dyscyplin, która tak zaskoczyła trochę w Polsce. Tam w latach wczesnych 2000, prawda, mamy też wspaniałe tradycje, prawda? Nie we wszystkich sportach drużynowych mamy tradycje złotych medali olimpijskich, mistrzostw świata, prawda, i tak dalej. Także Polska zdecydowanie tradycja, no i ta popularność, którą udało się uzyskać, zbudować mocną ligę, zbudować system szkolenia. To, co mamy teraz, to już jest któraś generacja polskich siatkarzy, którzy grają na światowym poziomie. Niesamowite emocje, niesamowite przeżycia. W końcu przełamana klątwa. Mamy półfinał, jedziemy po złoto. Widzę, że pan do tą siatkówką chyba żyje ostro, co? Czy nie? No, mocno, mocno, jak słychać. Nie ma głosu. Głos straciłem, ale jeszcze no, musimy wytrwać do finału. Drugi raz byłem na meczu Polaków, więc gardło powoli wysiada. To na następny niech pan idzie, to już pana złapie, będziemy migowo rozmawiać. No, tym razem trzeba iść też na mecz Polek ze Stanami Zjednoczonymi, także myślę, że wtedy gardło będzie zdarte, trzeba będzie szybko je wyleczyć i kibicować dalej. Proszę pana, żyjemy praktycznie siatkówką od początku, kiedy mogę pamiętać. Bardzo przeżywałam, dwie doby nie spaliśmy, ledwo dojechaliśmy, ale jesteśmy tak szczęśliwi, a będziemy nadrabiać zaległości takie inne właśnie po finale. Mam nadzieję, że dotrzemy i będzie super. Dzisiaj jest pięknie, ale będzie jeszcze lepiej. Idzie pani jeszcze na kolejny mecz? Oczywiście. Bardzo, bardzo nie wyobrażamy sobie, żeby nie świętować, żeby nie być chłopakami. Na wszystkich staramy się, na których możemy wspierać.